chcielibyśmy przedyskutować kilka rzeczy, które zadzieją się podczas polskiej prezydencji, które będą potem kontynuowane. Chcemy zastanowić się wspólnie z Państwem, jak będzie wyglądała nowa perspektywa budżetowa po roku 2013. Chcielibyśmy się zastanowić, w jakim kierunku powinien iść rozwój gospodarczy Europy, żeby mógł sprostać globalnym wyzwaniom, w tym także o ochronie klimatu i ochronie bioróżnorodności. Chcemy również dzisiaj zastanowić się, jak ochrona środowiska może czy będzie adresowana po roku 2013 i jak powinny wyglądać, czy jak powinny ukształtowane strumienie finansowe, czy fundusze unijne, jak powinny działać w tej nowej perspektywie, by tym globalnym wyzwaniom, by wychodzić im naprzeciw, by była to odpowiedź Europy na te globalne wyzwania, wsparta również środkami Unii Europejskiej. Jesteśmy, proszę Państwa, niecałe 10 dni przed objęciem przez Polskę prezydencji. Prezydencja ta, poza tym, że jest dla nas bardzo poważnym wyzwaniem i bardzo poważnym sprawdzianem, to także w trakcie tej prezydencji będą się działy bardzo istotne dyskusje, kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej i kluczowe to, co nas dzisiaj w tym spotkaniu najbardziej interesuje, dla spraw przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Dla nas kluczowe są jakby cztery obszary merytoryczne. To jest budowanie właśnie tej gospodarki z energetyką rozproszoną, z infrastrukturą transportową szanującą układy przyrodnicze, to jest promowanie zrównoważonej mobilności, to jest sprawa kapitału przyrodniczego, tak abyśmy mogli szeroko stosować schematy środowiskowe w różnych wymiarach. To jest to, co jednym jest dzisiaj z kluczowych obszarów, które Unia stara się i będzie starać się promować. To jest znacząca poprawa efektywności zasobów, zwłaszcza zasobów nieodnawialnych. No i budowania tego społeczeństwa, które jest wrażliwe na problemy środowiskowe, ale wykorzystuje do tego innowacyjne rozwiązania zarówno w projektowaniu, inwestowaniu, w produkcji, dystrybucji i w zarządzaniu. Chcielibyśmy, żeby ta nowa polityka była polityką, która jest zintegrowana, która jest polityką patrzącą na wydatkowanie pieniędzy z punktu widzenia właśnie zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. Jeżeli chodzi o ostateczny termin przedstawienia propozycji przez Komisję Europejską, będzie prawdopodobnie 30 czerwca, tak więc jeszcze przed rozpoczęciem w każdym razie prezydencji polskiej, zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej to będzie miało miejsce. Oczywiście negocjacje, które polska prezydencja rozpocznie, mają swoisty kontekst, kontekst gospodarczy, kontekst polityczny. Kontekst gospodarczy jest trudny dla dyskutowania na temat wydatków bądź też składek do budżetu Unii Europejskiej, ponieważ no, mamy do czynienia z rezultatami kryzysu gospodarczego i finansowego, takimi jak bezrobocie, deficyty. Nie jest to łatwa sytuacja do dyskusji na temat celów rozwojowych. Na Radzie do Spraw Ogólnych w grudniu prezydencja polska podsumowuje to, co udało się w zakresie negocjacji wieloletnich ram finansowych podczas prezydencji polskiej osiągnąć. Debata na temat polityki spójności toczy się już od 4 lat. Ona znacznie przyspieszyła w zeszłym roku. W marcu przyjęto strategię unijną Europa 2020. Już wtedy wiedzieliśmy, że polityka spójności będzie musiała odpowiedzieć na wyzwania, które Europa 2020 identyfikuje. W tym między innymi wyzwania, które nas w kontekście dzisiejszego spotkania szczególnie interesują, a więc pakiet energetyczno-klimatyczny.
klimatyczny, zmiany klimatyczne. I jeden z filarów, w szczególności Europy 2020, to znaczy wzrost zrównoważony. Na co polityka spójności powinna być ukierunkowana? Jak ją powiązać z celami Europy 2020? Tutaj troszeczkę pomaga nam Komisja Europejska w 5. raporcie strategicznym, kohezyjnym. Zaproponowała ona bowiem szersze, bardziej zintegrowane podejście niż dotychczas. Stąd też w propozycjach Komisji jest stworzenie takiego ogólnego dokumentu ram strategicznych, wspólnotowych ram strategicznych, które miałyby pokazywać działania, czy powiązanie tych działań nie tylko w ramach polityki spójności i pomiędzy jej funduszami, ale również z funduszem obszarów wspierającym obszary wiejskie i funduszem rybackim. To ta koncepcja bardzo się Polsce podoba i jesteśmy jej orędownikiem. Priorytety prezydencji. Oczywiście no, w jakimś tam sensie nasza polska prezydencja środowiskowa jest zdominowana przez kwestie związane z ochroną klimatu ze względu chociażby na COP w Durbanie, ale mamy również ochronę różnorodności biologicznej i to nie tylko na tym poziomie wewnątrzeuropejskim, ale również na tym poziomie międzynarodowym. To przede wszystkim wdrażanie ogólnoświatowych porozumień z Nagoi z listopada 2010 roku. Najważniejsze punkty tam, jakby przez polską prezydencję poruszone, to zapewnienie finansowania oraz planowanie przestrzenne, właściwe planowanie przestrzenne, to będzie ten temat, który będziemy poruszać. Protokół, tak zwany protokół ABS, czyli protokół o podziale korzyści płynących ze środowiska, jak również odbędzie się pogłębiona dyskusja dotycząca komunikatu Komisji Europejskiej Nasza Polisa na Życie, Nasze Dziedzictwo Przyrodnicze, Strategia Różnorodności Biologicznej Unii Europejskiej do 2020 roku. Kolejnym naszym tematem będzie efektywne wykorzystanie zasobów, czyli jeden z tych flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej wpisanych w Europę 2020. Zainicjujemy taką większą dyskusję, głębszą dyskusję na temat tego, co ten temat ze sobą niesie. I ostatnia rzecz jakby w tej agendzie, czyli proces IGO plus 20, proces też bardzo trudny ze względu na fakt, że jest to też działania silnie związane z polityką międzynarodową. We propose that the multi-annual financial frameworks as regards to the environment focuses on three core environmental issues, which are climate and energy, biodiversity ecosystems and resources, especially water, waste and land use. And what we propose is really to put the green economy at the heart of the EU budget. And the interesting element is that it's not only good for the environment, which is of course an element that is priority for us, but it's also good for the economy in general and for Europe in general, because it would be a good idea, I mean, good solution to exit the current crisis. And it will be also something important to deliver on the Europe 2020 strategy with a sustainable, smart and inclusive Europe. And in terms of environmental proofing, there are five key elements we want to see in the next EU budget, especially cohesion policy and CAP on agriculture. Climate mitigation, so having some low carbon indicators. Climate adaptation, making sure that the projects that are funded will be sustainable, will still work in 30 or even 50 years. So you don't have to pay a second time in 10 years if it has been if it was not adapted to climate change, for example. Then having some energy savings, energy efficiency element. Fourth one is biodiversity ecosystem approach, and the fifth one is about resource efficiency. Of course, it may not be needed to apply all these five kinds of criteria for 100% of the EU-funded programs and projects. It may be more useful or enough to focus on the big sectors having some big environmental impacts. When we look into new challenges of resource efficiency, energy savings, we also face a lack of skills, not only in the administration, but also in the beneficiaries. So I think if we ask for challenging environmental investments, we need also the skills and the capacities. And of course, this means also the good functioning partnership principle.
And to realize this, we need, of course, a lot of political will, where NGOs certainly are fighting for. Naszą propozycją wynikającą z doświadczeń dotychczas realizowanych projektów jest to, żeby, no właściwie ta propozycja jest zgodna z tym, co wcześniej padło, żeby większą część środków skoncentrować na takich działaniach zintegrowanych, obejmujących poza taką stricte ochroną przyrody, czyli no nie wiem, działaniami takimi środowiskowymi, także działania, które zauważyłyby, że częścią środowiska jest człowiek, że to człowiek kształtuje to środowisko i pomogły w takim, no, może to w tej chwili nie trochę jest wyświechtane słowo, ale zrównoważonym rozwoju lokalnej społeczności, wiążącym tę społeczność z wartością przyrodniczą danego terenu i pokazującym, że ochrona przyrody to nie tylko bariera w rozwoju, ale także możliwość pozyskania dodatkowych środków i możliwość rozwoju co prawda ukierunkowanego, ale jednak dającego możliwość godziwego życia na danym terenie chronionym. Nie można rezygnować z kompleksowej ochrony gatunków zwierząt. No, trudno stworzyć program jakiś ogólnopolski chroniący wszystkie gatunki zwierząt zagrożone, zwłaszcza, że to jest sytuacja dynamiczna i trzeba zostawić furtkę jakąś finansową i organizacyjną dla problemów, które się będą pojawiały. Cały czas tym wyzwaniem jest ochrona, może nie ochrona, przywracanie drożności czy odtwarzanie drożności korytarzy ekologicznych. To jest barierą aplikowania. Jest sporo organizacji, które się przymierzają, ale sporo odpada na ocenie formalnej. No i naszym zdaniem to między innymi w wyniku skomplikowanej dokumentacji. Tak? Do znacznie bardziej zaawansowanych i droższych projektów ochrony przyrody na poziomie krajowym, składających do infrastruktury i środowiska, nie trzeba mieć studiów wykonalności. Konieczność kredytowania. Tak? Tu w części województw możliwość uzależniona jest od typu beneficjentów. Limit kosztów zarządzania. To wyklucza możliwość realizowania tego typu projektów na poziomie regionalnych programów operacyjnych przez instytucje, które nie posiadają kadry zawodowej. Nie ma kofinansowania strukturalnego. No i beneficjenci nieprzygotowani. Może co do rekomendacji. No to kwestia kluczowa dla nas to jest jednak uproszczenie procedur, tak? I czerpanie wzorca z wydzielenia alokacji na ochronę przyrody. No i czerpanie wzorca z rozwiązań, które są wypracowywane. Rozumiem, że też czasami w bólach na poziomie krajowym. Skupię się na trzech obszarach kluczowych z punktu widzenia ochrony klimatu, czyli chodzi tu tak naprawdę o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i transport przyjazny środowisku. Ten trzeci temat myślę, że jest może trochę niedoceniany, ale jeśli mówimy o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, na pewno w kontekście inwestycji z polityki spójności to jest bardzo ważny temat, żeby inwestować właśnie w transport, który jakby pozwoli nam zatrzymać ten trend przechodzenia do transportu drogowego w bardzo szybkim tempie, czyli chodzi tu o transport miejski, transport kolejowy, który pozwala efektywniej zaspokajać te potrzeby mobilności, powodując mniejsze emisje. Bo należy pamiętać o tym, że jeżeli z tym transportem nic nie zrobimy, to niestety emisje nam wzrosną tam w następnych dziesięcioleciach w znaczny sposób i no wtedy nasze wysiłki w innych sektorach jakby będą trochę na marne. Mimo różnych trudności te doświadczenia obecnego okresu wskazują, że mamy ten znaczący potencjał i on jest bardzo słabo wykorzystany, ale znaczący wydatkowania funduszy europejskich na działania właśnie proklimatyczne, takie jak OZE, efektywność energetyczna i transport przyjazny środowisku. Sądzę, że ten dzisiejszy dzień był interesujący zarówno w pierwszej części, gdzie widać wyraźnie, że potrzeba jest bardzo dużych starań, ażeby te deklaracje, które były w ustach przedstawicieli ministerstw, jak i także w tym, co mówi komisja, znalazły się rzeczywiście w tych programach, żeby się znalazły rzeczywiście w tej przyszłej perspektywie finansowej. I to w takim wymiarze, żeby nie tylko dotyczył aspektów wybiórczo-środowiskowych, ale żeby miał aspekt horyzontalny, zintegrowany, przekrojowy,
abyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, że zrównoważony rozwój i zielona gospodarka uzyskały pewne wsparcie, pewną szansę na poprawę. Sądzę także, że w tej drugiej części istotne było to, co było powiedziane, że jeżeli jest dobrze przygotowany program, jeżeli ma dobrą prognozę, podlegał prawdziwym konsultacjom społecznym, to potem jego realizacja jest dużo łatwiejsza, bardziej efektywna i wydaje się, że o to powinniśmy zabiegać i sądzę, że w wielu regionach znajdziemy partnerów do tego, bo tam też chcą, żeby te programy były dobre, choć ich zrozumienie i wiedza dla spraw przyrodniczych, mimo że się poprawiła, to jak było widać, jeszcze nadal jest niewystarczająca. I to, co było ostatnie, które chcę powiedzieć, to jest sprawa realizacji już, czyli stosowania kryteriów i wskaźników środowiskowych w cudzysłowie powszechnie. Tu także dotyczy i zakupów, to także dotyczy innych rozwiązań, bo one nam kształtują sprawy środowiskowe jakby obok głównego nurtu, którym jest rozwój gospodarczy, budowa różnego rodzaju inwestycji czy przedsięwzięć.